Cześć, tutaj gracz niedzielny, a to jest 123 odcinek z cyklu Pograjmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Jestem w krasnoludzkim klompeksie Airgtang, chyba tak to się wymawia. No nigdy się tych krasnoludzkich nazw pewnie nie nauczę, bo są dość skomplikowane. Są ze mną Kerliach oraz Brynjolf. No i cóż, próbujemy dorwać Mercera Freya, który tutaj się poniewiera. Może nie poniewiera, co wdarł się tutaj i próbuje skraść oczy Falmera. Dwa potężne klejnoty. Ja tutaj w ostatnim odcinku wszedłem na tą górę, ponieważ myślałem, że jest tu przejście do dalszej części lokacji, ale widzę, że będę musiał przejść na drugą stronę. Patrzcie, jak skrzą się te kamiory tam u góry. Dobra, schodzimy stąd, chodźcie Keriel, chodźcie Brynjolfie. Jednak musimy się dostać na drugą stronę. Gdzieś tutaj ci biedni Falmerowie mnie atakowali, nas właściwie atakowali, czyli jeszcze zejdę może tam na dół. Jak to? No i już wiadomo, co słyszeliśmy. Cała wieża się zawaliła. Miałoby to sens jedynie w przypadku próby zatrzymania... Wezmę łuk. Cigu, to musiał być mech. Przyczajony Falmer. Musimy znaleźć inną drogę. Mercerowi udało się to powalić? Bogowie. No. Ten klucz, Brynjolfie. Nie sposób ocenić, do czego Mercer jest zdolny. O kurczę, jakiś mak. Koniec tego dobrego. Tak, polecieli. Twój los jest już przesądzony. A to Brynjolf się tam rzucił. Oj, chyba nie trafiłem. Jocnica, prowadź mą dłoń. Gdzie tu Falmer? O, biedactwo. O kurde. Co on tam Brynjolfa mi załatwił? To ja tu się grzebałem. Brynjolf. O kurde. Chłopie, dostałeś biedaczką lodem. Słaba, powolna trucizna, ruda żelaza. Co będzie na sprzedaż? O, klucz szamana weźmiemy. To się może do czegoś przydać. Oczywiście przeszukam jeszcze tutaj tą część lokacji, ale tu nic ciekawego chyba. O kurde, coś się wali. Nie może być. Aż mi padł w rękach, zadrżał. Tutaj czy coś ciekawego jest? Nie ma. Dobra. To wracamy. Chodźcie. Sorry, że was tu wywiodłem. Co to jest? Coś nawleczone. Co to jest? Kurde, nie wiem. Coś strasznego. Mercer coś tu kombinuje, bo te dźwięki są okropne. A tak nawiasem mówiąc, ze mnie łucznik jak z kociej dupy, za przeproszeniem, trąba. W związku z tym raczej będę władał mieczem, czyli moje pierwotne przeznaczenie jako tanka. I cóż tu mamy w tym kufrze? I złoto, to mi się przyda. No dobra, to idziemy tam dalej. Tutaj coś było ciekawego, nie? Chyba nie, tak mi się przynajmniej wydaje. A to wygląda. Słowiki, idziecie za mną? Chodźcie. To Kerliach jest to specjalistką od łuków, jak to elfy. Drzwi. Otwieramy, wchodzimy dalej. Mercer, nie przygotowałeś tutaj jakiejś pułapencji? Grzyby, ich już zbierać nie będę. O! Coś słyszałem. Coś się uruchomiło. O kurde! Pułapeczka.
Wnyki, znaczy nie wnyki, a... O kurczę, tutaj rozleczony farmer. Farmer, nie farmer. Ale złoto Mercer zostawił. I chwała mu za to. Co to za książka? Zniszczona. O, do niczego się nie przyda. Trenerska patelnia. Smażyć raczej nic nie będę, także też z niej zrezygnuję. Temerski duży pręt, zniszczone. Och, tego... Co to jest? Och, to jest donica z muchomorami. Kufer przeszukany. Dobra, zły wykrycia życia przyda się do czegoś. Kufer ograbiony. Czyli tutaj już nie odpuścił Mercer. O, jakiś zwój. I zwój wykrycia życia. Tutaj jest brama. A, jest kolejna pułapka. Sidła na niedźwiedzia, tak jest. A i ten Mercer to widzę tutaj. Nastawiał tych sideł. Odsunę się od razu. Czy to jest ta lokacja, w której żeśmy go... Gnaty Szora. Popatrzcie tylko na to paskudztwo. To krasnoludzki centurion. Bardzo wytrzymały i bardzo niebezpieczny. Możemy zaatakować bestię albo prześliznąć się obok. Decyzja należy do ciebie, młody. Jesteśmy tuż za tobą. Chyba go zaatakujemy. No nie, łukiem to ja z nim nie będę walczył. To jest krasnoludzki centurion. Jeszcze do tego Falmer mnie zaatakował. O kurde. Ale mnie załatwili. No nie. Dobra, słuchajcie, to ja na moment tutaj was pożegnam i spotykamy się z powrotem w tej lokacji, także żeby was tu nie zanudzać z tym dojściem ponownie. Także do zobaczenia za chwilę. No dobra, jestem z powrotem. Aktywował się ten wemerski centurion. Muszę im pomóc, zanim ich pozabija, ale zieje parą. Gdzie on jest? Poszedł w piach. Dobra. Okej, dobra. To jest centurion powalony. Także przeszukam tę lokację. Tu tylko złom. Och, jest Falmer, który gnije tutaj. Dobra, złoto 5 sztuk. Bierzemy oczywiście jak najbardziej. Tych Falmerów, których tam żeśmy wytłukli już wcześniej, też przeszukam. Gdzie oni są? Gdzie oni pospadali? A tu z tego mostu gdzieś pospadali. No dobra, czas iść. Pokażcie te ślady po tym centurionie. O, proszę bardzo. O, wygląda jak stacja dokująca do ładowania. Te uprawy grzybów chyba są jakieś celowe. O, ślizgacz. Co się zaciął? A może oswojony po prostu jest. I dlatego nie atakował. Szaman. Dobra, strzezł. Złoto. O, jeszcze jedna szklana strzała. I truciznę również wezmę. Dobra. Bardzo rozległy ten kompleks jest. O, i tutaj właśnie żeśmy widzieli Mercera Freya.
jak zarzynał tych biednych Falmerów. O, tu leży kolejny pobity przez Mercera. Dość bogaty Falmer, 28 sztuk złota. Bardzo dobrze. Coś słyszałem. Ej. Dlaczego żeś na mnie uwziął akurat? I we mnie żeś rzucał błyskawicami. Mocna trucizna oczywiście i złoto. Falmerskie szczały również wezmę. One nie są zbyt... O kurczę! Dobra, musimy te pająki pokonać. Chyba zrozumie. Śnieżny jad, dobra. Pająki pokonane. Ach, tutaj mieli miały kokony. Ale nic z nich nie wyciągnę. Dobrze, tu miały swoje. To widzę, że Falmerzy też i... Pająki hodowali. Dobra, idziemy dalej. Chyba tu nic ciekawego już nie będzie. Przeszukam jeszcze ten falmerski namiot. Ale nic tu ciekawego nie ma. Hej! Kerliak, znowu się ładujesz w przejście. Ale to nic takiego. Dobra, biegniemy dalej. Tutaj widzieliśmy Mercera. Musimy być coraz bliżej. Zagrody niewolników Airktank. Oho. Doczytywanie lokacji. Wszyscy wyciągnęli broń. Bardzo dobrze. Dostatecznie. Ale smród. Cuchnie tu Falmerami. To musi być ich centrum. Musimy zachować... A, ten co? Jak on reaguje? Zaatakujemy tego... Dobra, ole zwarcie. Pająk strażnik. Rude Oriklom weźmiemy. Co tu mieli krasnoludowie? Tu sfera pewnie zaraz wyskoczy. Tu jest to zawalone. O nie, sfera wyskoczyła, ale nie przeżyła. Wezmę jeszcze większy klejnot duszy, dobrze. Och, są i Falmerowie. Tak, kończą ci, co zadzierają z gildią. Tak jest. Kończą marnie. Złoto 32 sztuki. I poza tym nic innego ciekawego nie miał. A gdzie jest ten drugi? Słuchajcie, jest tutaj, leży. O Kerliach nie rozmawiamy. Ho, ten... Złoto. Och, ten był dość bogaty. 59 sztuk złota. Dźwignia. Ciekawe, do czego służy. Nawet Falmerowie nie zasługują na ból, jaki zadawać musiały te narzędzia. Krasnoludy były okrutną rasą. Czyli sala tortur. Żebym czegoś nie wywołał tutaj, pociągając tą dźwignię, chodźcie lepiej tutaj za te kraty. Tutaj się, widzę, przyglądała widownia torturom, jakie tu się odbywały. Och, a tu widać biedny Falmer. Złodziej. Nie Falmer, a złodziej. Wysuszony, którego tutaj torturowano. Ostatnie słowa złodzieja. Wszyscy mówili, że to bzdura, ale ja je widziałem. Oczy Falmera.
krasnoludy myślały, że odebrali je Falmerom, ale same dały się nabrać. Istnieje posąg wykuty w tajemnicy przez niewolników. Jego oczy przepalają cię na wskroś. Widzę je nawet teraz. Srafa uciekł przez walący się Tulen, ale od tego, co widzieliśmy, nie ucieknie nigdy. Ludzie mu nie uwierzyli. A świadomość tego, że już nigdy nie ujrzy tych oczu, doprowadzi go do szaleństwa. Mnie jednak może się to jeszcze udać, zanim umrę. Okej. To sobie weźmiemy. Srebrny naszyjnik. Mało warty, nie będę go brał. Okej. Krasnoludzki miecz. 32 punkty obrażeń. O rany, tu czyjeś kręgosłupy leżą. Sole. Nie ma soli, to zwykłej to nie będę brał. Coś tu jeszcze jest? Co to za mikstury? Hops. Mhm. To nie wiem, czy Falmerowie to przygotowali, czy jeszcze krasnoludy się w to bawiły. Tego nie wiem. Ale sprytnie schowany kufer, ale tylko 5 sztuk złota lipa. Co to jest? Narzędzie do przypalania, do rozciągania. A to widzę taki ówczesny alarm. No cóż, to pójdę, pociągnę sobie za tą dźwignię, a co? Chodźcie ze mną lepiej na wszelki wypadek. Żebym czegoś nie uruchomił. Sieczkarnia się uruchomiła. Schowa się czy nie? No tak, wywołałem wilka z lasu. Nie, schowała się sieczkarnia. Tutaj przydactwo siedzi. Oho, chyba już ostrzegłem Falmerów. Przed naszą wizytą. Kurde. Wyłaź z tego ognia, Keliach. Jak to się stało, żeśmy to uruchomili? Hej, Brynjolf! Chłopie, co ty robisz? To? Na to wygląda. Przebiegłe krasnoludy. Są i Falmerzy. Dobra, awans. Kto tam nas razi? Pierunami. Musimy tego szamana załatwić. Okej. O kurde. Niestety, nie załatwiłem. Widzę, że ten lekki pancerz jednak... Dobra, wchodzimy tam jeszcze raz. Ale dobra, pająk krasnoludzki poległ. Tu chyba nic nie było z tego, co pamiętam. O, ta sfera tu leżała. Mhm. O, tego to już na pewno nie uruchomię. Szybko, acz bolesną śmierć. Falmerowie już nie żyją. Dziękujemy tym panom. Dobra. Falmerska tarcza. Mikstura pomniejszego uzdrowienia. Gdzie jest ten drugi Falmer? Dobra.
O, widzę, że już wszystko pobrałem. No dobra, łącznie z solami. W porządku. Tutaj, żeby tego błędu nie popełnić, to się zapiszę, żeby już nie wracać. I dawaj, tych falmerów tutaj sieczemy. Aha, ha, ha, ha. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tu są ci falmerzy. Dawaj ich tutaj. Wow, ale tu tych falmerów. Wow, wow, wow. Przedmioty. Miksturę uleczenia. Biała ampułka. Dobra. Kelly, jak tu szczela. A to ktoś mnie razi. Gdzie ci falmerzy się pochowali? Ja tu za namiot, myk. Kelly, jak tu widzę, skutecznie wali. Ach ty sukin kocie. To ty żeś Brynjolfa mi tutaj tak załatwił. Brynjolf, wstawaj chłopie. Kerliach. Twoja śmierć będzie szybka. Kerliach się zregenerowała troszkę. Gdzie tu jeszcze jest kolejny falmer? Gdzie ty chłopie, żeś się tu schował? Ach ty sukin kocie, to ty tutaj... Dobrze. Dostał w szyję. Kelly, jak jeszcze masz kogoś? Masz jeszcze jednego ucznika tutaj. Dobra. Pokonani. Biały kapelusz. Pozbieramy fanty z gości. Uch, od śledzia. Czy oni tutaj czegoś fajnego pilnowali? Nie, chyba nic ciekawego nie pilnowali. O, poruszyłem. Ubożuchni są. Nic ciekawego nie mieli. Horus. Pancerz Horusa. Tutaj ten pancerz już rozczłonkowany jest. No dobra, przebijamy się do dalszej części lokacji. Tam słyszę dźwięk jakichś urządzeń. A tymczasem chciałbym wam serdecznie podziękować za uwagę. W tym momencie zakończę ten odcinek. I zapraszam na oglądanie kolejnego. Cześć i czołem!